Dzień dobry Państwu, witamy jak co niedzielę w programie Na Zdrowy Rozum na kanale Wbrew Cenzury. Oczywiście na wstępie tradycyjnie zachęcam do polubiania, subskrybowania, polecania znajomym. No i do dyskusji pod tym filmem, ale też pod wszystkimi innymi filmami, które Państwu tutaj prezentujemy. A dzisiaj właściwie gościa prawie jak gospodarz, bo Michał Krupa, który przecież zaczął już też u nas prowadzić swój taki amerykanistyczny kącik. Dzisiaj rozmawiamy w innym formacie, bo w programie Na Zdrowy Rozum. Witaj, Michale. Witam Ciebie, witam Państwa. Tematyka chyba dość oczywista. Jesteśmy po wyborach i zaczyna nam się kształtować, przynajmniej w zarysach, skład osobowy kadry przyszłej administracji Trumpa. I ja bym chciał o kilku dosłownie osobach w tym kontekście porozmawiać, ale zacząć od tej najgłośniejszej. Czy Elon Musk zajmie jakieś oficjalne urzędowe stanowisko w tej nowej administracji, twoim zdaniem? Dzisiaj zostało ogłoszone przez prezydenta elekta Trumpa, że zarówno Elon Musk, jak i Vivek Ramaswamy, który miliarder amerykański hinduskiego pochodzenia, który również przez chwilę ubiega się o nominację republikańską w minionym roku, będą przewodzili specjalnemu departamentowi, który ma się zająć jakby czyszczeniem biurokracji federalnej z wszelkich przejawów korupcji, nieróbstwa i szukania oszczędności tam, gdzie te oszczędności powinny być znalezione. Pytanie jest tylko, sam jeszcze jakby nie doprecyzowałem tego w swojej analizie, czy ten departament ma powstać, czy ma być rodzajem think tanku jakby działającego przy administracji, bardziej ciała doradczego, gdzie Vivek i Elon mają wskazać powiedzmy te elementy biurokracji, które powinny być zlikwidowane, czy ma to być po prostu departament odpowiedni naszego ministerstwa. Podejrzewam, że ten pierwszy scenariusz raczej wchodzi tutaj w grę, no bo jeśli mają eliminować biurokrację, no to chyba nie po to, żeby stworzyć nową biurokrację, przynajmniej tak mi się wydawało. Więc w tym względzie Elon oprócz tego, że jest takim nieformalnym doradcą politycznym Trumpa, wiemy, że podczas tej ostatniej rozmowy, którą Trump już jako prezydent elekt odbył z Zełenskim, w trakcie tej rozmowy towarzyszył mu Musk. Wiemy tylko, że było tam powiedziane o tym, że ten Starlink, system udostępniający w ogóle pole widzenia Ukraińcom na polu walki, bo bez niego oni w ogóle by nie funkcjonowali. To Musk podkreślał, że to myśmy od początku wam dostarczali, jakby tym samym pokazując, że to, że przychodzi nowa administracja Trumpa czy nowi ludzie, to nie znaczy, że to są ludzie, którym całkowicie obojętna lub obca jest Ukraina. Cokolwiek innego byśmy nie myśleli o ich dalszych planach na Ukrainę i na rozwiązanie kryzysu ukraińskiego. Natomiast faktem jest, że Musk w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy stał się jednym z takich, można by powiedzieć, politycznych konsylierii Trumpa, szczególnie w dziedzinie nowych technologii i innowacyjności, która może być w jakiejś mierze zaimplementowana na łonie właśnie biurokracji federalnej. No dobrze, a czy sądzisz, że on będzie miał wpływ na coś więcej niż realizację tych postulatów? Tak na marginesie, moim zdaniem on ma trochę takie libertariańskie podejście do kwestii gospodarczych, jeśli się nie mylę. Natomiast czy poza tymi sprawami wewnętrznymi, gospodarczymi, podatkowymi, deregulacyjnymi, o których wspomniałeś, on będzie miał według ciebie jakiś wpływ na sposób, punkt widzenia Trumpa na sprawę nas interesującą najbardziej, czyli konfliktu ukraińskiego? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tego typu rozmowy nieformalne na temat polityki zagranicznej, na temat tego palącego problemu prowadzone są. Zresztą Elon wielokrotnie na Twitterze dawał wyraz swojej opinii temu, co sądzi na temat Ukrainy. Zresztą pamiętam, że na początku wojny, kiedy tak w kilku tweetach napisał na temat wojny, no, że Krym zawsze był rosyjski, że należy dążyć do deeskalacji, no to przecież trafił chyba na listy Mirotrowec, jeśli się nie mylę, i zdobył sobie sporą dozę nienawiści ze strony ukraińskiego reżimu za to, że owszem, tutaj podarował Ukrainie Starlink, a jednocześnie wypowiadał się rozsądnie na temat potrzeby zakończenia tej wojny. Także myślę, że tak, że tego typu rozmowy są prowadzone nie tylko na temat polityki wewnętrznej. Zresztą w wywiadzie również z Tuckerem Carlsonem niedawnym Elon powiedział, co sądzi na ten temat. Więc ja myślę, że takich nieformalnych doradców będących częścią administracji, wokół administracji, albo po prostu rozmawiających z Trumpem, takich chociażby jak
Tucker Carlson. Jest kilku i sądzę, że Trump bierze ich zdanie pod uwagę. I to mam nadzieję, że ujawni się wkrótce podczas tych trwających nominacji, o których za chwilę wspomnimy, osobistych osób, które znajdą i będą zajmowały uczestne miejsce w nadchodzącej administracji, co do których, przynajmniej w niektórych, że tak powiem, sektorach nadchodzącej administracji, Elon, podejrzewam, będzie miał też coś do powiedzenia. No właśnie, przejdźmy do dwóch kluczowych departamentów z punktu widzenia bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej oczywiście. I może zacznijmy od tych dywagacji na temat Departamentu Stanu. Był taki moment, że niby wiodącym kandydatem na sekretarza stanu amerykańskiego był Richard Grenell, przynajmniej tak się wydawało. Był ambasador w Berlinie, później zdaje się szef Narodowego Biura Wywiadu Narodowego przez jakiś czas w czasie pierwszej kadencji Trumpa, a nagle dowiadujemy się, że sekretarzem stanu zostanie Marco Rubio. Rubio, który chyba przynajmniej przez pewien czas, przez dłuższy czas swojej kariery politycznej raczej był zaliczany do grona takich jastrzębi w stosunku do wielu krajów. Może mniej do Rosji, ale z pewnością bardzo mocno konfrontacyjnie nastawiony był i jest wobec Chin, ale też różnego rodzaju regionalnych państw stawiających się okoniem Stanom Zjednoczonym, czy Wenezueli, czy Kuby, czy dalej, no jeśli chodzi o Bliski Wschód, to Iranu. No i właśnie, czy nie jest tak, że w Departamencie Stanu zasiądzie jednak ktoś, kto nie jest do końca trumpistą? Więc Marco Rubio, no ciekawa historia. No, przypomnijmy, że w prawyborach w 2016 roku startował przeciwko Trumpowi, był jednym z jego najostrzejszych krytyków, chyba nazywał go klanem kilkakrotnie. Trump mu też odpowiadał wzajemną retoryką, dosyć ostrą. W pewnym momencie nawet był, to był chyba w październiku 2015 roku, Trump dosyć otwartym tekstem napisał na Twitterze, że Marco Rubio jest finansowany przez Sheldona Adelsona, więc trzeba mieć to na uwadze, prawda? Podczas gdy sam Trump również w stanie kampanii wyborczej otrzymał 100 milionów dolarów od żony nieświętej pamięci Sheldona Adelsona, a to powiedzmy jest inna historia. Faktem jest, że ewidentnie doszło do jakiegoś porozumienia. Były przecież dywagacje jeszcze w lecie, że niektórzy zwolennicy Trumpa uważali, że Rubio powinien być kandydatem na wiceprezydenta. Na szczęście moim zdaniem to się nie stało i Trump wybrał o wiele lepszego kandydata w postaci, w osobie J.D. Vance'a. Natomiast co do Rubio, ja dzisiaj co do jego, że tak powiem, poglądów na politykę zagraniczną, ja dzisiaj popełniłem takiego X-a na X-ie, gdzie napisałem, że Rubio jest tragiczny, gdy idzie o Izrael, jest oczywiście całkowicie w kieszeni lobby izraelskiego, jest syjonistą. Nieco się polepszył, gdy idzie o Rosję i Ukrainę, ponieważ ostatnimi czasy być może wyczuwając, że zostanie mu zaproponowana ta pozycja w Departamencie Stanu, zaczął mówić o tym, że Ukraina już przygrywa podczas na początku wojny. Oczywiście nalegał na to, że trzeba pokonać Putina, trzeba wspierać Ukrainę i tak dalej. I co ciekawe, ma całkiem realistyczny pogląd, przynajmniej od niedawna, na Chiny. David P. Goldman w Asia Times napisał dzisiaj taki artykuł, gdzie wspomina o raporcie 60-stronicowym wydanym przez biuro senatora Rubio, gdzie Rubio stwierdza, że owszem, Chiny są naszym konkurentem, ale mrzonki o tym, że zostaną pokonani tylko siłą naszej woli albo że w ogóle w najbliższym czasie my jesteśmy w stanie ich pokonać, są tylko i wyłącznie mrzonkami i są projektowaniem myślenia zimnowojennego na aktualne czasy, to jest całkowitą aberracją. Są rekomendacje samego Marco Rubio. Co więcej, w ostatnich czasach przeszedł ewidentną, na ile szczerą to się okaże, transformację ideologiczną z takiego, można by powiedzieć, umiarkowanego libertarianina i przeszedł na pozycję, nawet bym powiedział, postliberalne, nawet zbliżone do czegoś, co można by nazwać katolicką doktryną społeczną. Między innymi jego obecność na łamach takich postliberalnych pism jak Compact Magazine, czy udział w konferencjach National Conservatism, gdzie jego retoryka w kwestii polityki wewnętrznej i protekcjonizmu jest kompletnie inna niż ta jeszcze sprzed paru lat, gdy wypowiadał się jak typowy libertarianin, niskie podatki, deregulacja, kapitalizm, uber alles, prawda? Na ile to jest szczere, to jest oczywiście pytanie otwarte, natomiast faktem jest, że te publiczne wystąpienia Marco Rubio są, one są znane, są jego publikacje. I pytanie jest, dlaczego
co spowodowało, że Grenell, który był ewidentnym wiodącym kandydatem na sekretarza stanu, nagle ma konkurencję w postaci Marco Rubio, który raczej nie był brany poważnie pod uwagę jeszcze powiedzmy nawet tydzień temu. Raczej wszyscy spodziewali się, że Grenell będzie tym głównym kandydatem. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że Rubio przynajmniej ma jakieś zniuansowane poglądy na temat polityki zagranicznej, czego bym jeszcze nie powiedział osobnie kilka miesięcy temu, wydaje mi się, że może to dostrzegnie właśnie Trump. Zresztą pamiętajmy o tym, że sekretarz stanu jest de facto wykonawcą woli polityki prezydenta, tak? Więc pytanie jest, czy Trump będzie chciał mieć bardziej lojalnego Grenella, który jako dyrektor do spraw wywiadu narodowego po jego krótkim okresie bycia ambasadorem w Berlinie faktycznie pomógł Trumpowi w zwalczaniu tej teorii spiskowej na temat tego, że był rosyjskim agentem w 2016 roku i tutaj wykazał się faktycznie jako lojalny żołnierz polityczny prezydenta, czy Marco Rubio, który jest dosyć świeżym nabytkiem w obozie MAGA, który wielokrotnie Trumpa krytykował i jeszcze do niedawna formułował poglądy na politykę chociażby rosyjską czy rosyjsko-ukraińską, które stały w jaskrawej sprzeczności do tego, co proponował i zdaje się nadal proponuje Donald Trump. Więc sytuacja jest ciekawa. Prawdopodobnie mamy tylko do czynienia z dwoma kandydatami, ale pamiętajmy również, że te nominacje, niektóre z nich przynajmniej, takie właśnie jak na sekretarza stanu, muszą oczywiście uzyskać imprimatur Senatu. Więc zobaczymy też, jak będzie wyglądał cały proces przesłuchiwania tychże kandydatów. No, sytuacja robi się ciekawa. Ponoć już decyzja została podjęta, ale wiemy, że Donald Trump jest skory do podejmowania niespodziewanych decyzji dosłownie za 5-12, więc to wszystko może się jeszcze zmienić. A czy dla Grenella znajdzie się jakieś inne miejsce w tej administracji, czy raczej będzie gdzieś nieformalnie ewentualnie doradcą? Ja myślę, że jak Grenell nie zostanie sekretarzem stanu, to jakaś znacząca pozycja w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej dla niego się znajdzie. Natomiast faktem jest, że na pewno będzie czuł się w jakiś sposób upokorzony w ludzie swojego honoru, biorąc pod uwagę fakt, że no Marco Rubio zajął jego miejsce. Jedna rzecz pozytywna, o której można powiedzieć, gdy idzie o Marco Rubio, trzeba pamiętać, że Richard Grenell jest otwartym homoseksualistą. On oczywiście twierdzi, że jest konserwatywnym homoseksualistą i tak dalej, ale ja pamiętam bardzo wyraźnie, kiedy za ostatniej kadencji Trumpa on bardzo mocno występował, to bodajże było w Ugandzie, gdzie wprowadzono karę śmierci za propagowanie homoseksualizmu, coś tego rodzaju. Teraz nie znam dokładnie regulacji, które zostały w tym państwie wprowadzone, ale Grenell wystąpił z bardzo ostrą retoryką, że Stany Zjednoczone muszą sankcjonować Ugandę, muszą sprzeciwić się temu. Generalnie rzecz ujmując, wydawało się w pewnym momencie, że dla niego kwestią stanowiącą o interesie narodowym Stanów Zjednoczonych jest międzynarodowa kampania na rzecz homoseksualizmu. Co w przypadku Marco Rubio raczej nie będziemy mieli do czynienia, ponieważ jeśli jest jedna rzecz, na którą minimalna rzecz, na którą bym liczył ze strony ambasady amerykańskiej pod nową administracją, to że zawsze ambasadą amerykańską będzie pojawiała tylko i wyłącznie amerykańska flaga, a nie flaga tęczowa i że amerykański ambasador w Polsce cokolwiek innego by o nim nie powiedzieć, o innych materialnych interesach i knuciach, przynajmniej nie będzie rzecznikiem rewolucji kulturowej. Tak, i przejawem chyba odejścia od tej tendencji jest też kolejna zapowiadana nominacja, a mianowicie Pete Hegseth na szefa Pentagonu, na sekretarza obrony. I tutaj też pewne zaskoczenie, bo przecież nie jest to jakiś wysoki rangą wojskowy. Nie jest to chyba też postać kojarzona z tym kompleksem militarno-przemysłowym, jak wielu poprzednich sekretarzy obrony. A jest to, no poza tym, że weteran wojenny oczywiście, to też dziennikarz Fox News. I właśnie, co o nim wiemy, bo ja z tego, co słyszałem, to najgłośniejsze były jego wypowiedzi dotyczące kwestii, powiedzmy, obyczajowych w armii amerykańskiej swego czasu. Chyba napisał na ten temat nawet książkę, ale druga sprawa to z kolei znów mocno antychińskie wątki, czyli przedstawianie Pekinu jako tego przyszłego zagrożenia, a może nawet źródła konfrontacji militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczy, Pete Hegseth dzisiaj
gdy Trump ogłosił na X jego nominację, tam jest taki krótki jego biogram i z tego, co zdążyłem wyczytać, no to ma doświadczenie w siłach specjalnych Stanów Zjednoczonych, był chyba brał udział w operacjach w Afganistanie, w Iraku, więc jest doświadczony w bojach, że tak powiem. Co do jego, że tak powiem, podejścia ideologicznego do pewnych kwestii, no to tutaj trzeba powiedzieć, że jest wybitnym wręcz sionistą, jeszcze bardziej chyba niż niektórzy neokonserwatyści, chociaż w ostatnim podcaście z 7 listopada, w ostatnim jego wywiadzie 7 listopada powiedział o sobie, że jest nawrócony neokonserwatystą, że jakby już ma za sobą ten etap neokonserwatyzmu i że uważa, że próba wprowadzenia amerykańskich porządków na Bliskim Wschodzie zakończyła się porażką i że on nie chciał, to są jego słowa, nie chce, żeby jego syn ginął na pustyniach Bliskiego Wschodu ani w Donbasie. Więc pytanie, na ile szczera jest ta metamorfoza, na ile jest czyniona, była czyniona tylko i wyłącznie po to, żeby przypodobać się Trumpowi. Trudno powiedzieć. Faktem jest, że w trakcie tego samego wywiadu powiedział, że wspomniał o tym, że wszystkie gry wojenne, jakie dotychczas Pentagon prowadził, zakładające scenariusz wojny z Chinami na Pacyfiku, zawsze kończyły się porażką Stanów Zjednoczonych. A dlaczego? A to dlatego, że chińska technologia rakiet hipersonicznych spowoduje, że parę tysięcy amerykańskich marynarzy okupujących na przykład lotniskowiec Ronald Reagan pójdzie na dno, prawda? Więc uzna w tym momencie ewidentnie, oczywiście nie było takiego follow-upu, ale że obecnie wywołanie wojny z Chinami skończyłoby się katastrofą dla Stanów Zjednoczonych. I teraz nie wiemy, czy to oznacza, że teraz Stany Zjednoczone mają się zbroić na tę wojnę z Chinami, czy mają raczej podjąć inicjatywę dyplomatyczną, żeby te napięcia obniżyć. To jest jeszcze pytanie otwarte. Natomiast faktem jest, że większość dotychczasowych wypowiedzi XF-a na temat Iraku, Izraela, no to jest typowo, można by powiedzieć, retoryka neokonserwatywno-syjonistyczna. Co więcej, jak się okazuje, zdaje się, że jeszcze w 2005 czy 2006, gdzieś, chyba 2008 w okolicach kampanii McCaina na prezydenta, Hexet jeszcze wtedy jako taki młody republikanin pojawiał się tu przy kampanii i jeszcze wtedy twierdził, że wojna w Iraku była słuszną wojną i że trzeba było obalić Saddama Husajna. Także no, od sasa do lasa można by powiedzieć poglądy. Natomiast taka ciekawostka, że w 2003 roku obronił, nie wiem, czy teraz to jest doktora, czy pracę magisterską na Uniwersytecie Notre Dame, która to praca omawiała retorykę prezydencką w kontekście bezpieczeństwa narodowego w czasach zimnej wojny. I jednym z promotorów, skoro jednym to chyba praca doktorska, tejże pracy był niejaki profesor Patrick Deneen, ojciec chrzestny ruchu postliberalizmu w Stanach Zjednoczonych i bliski przyjaciel obecnego wiceprezydenta elekta J.D. Vance'a. Więc takie ciekawostki wychodzą przy okazji tych nominacji. Można powiedzieć, że to samo towarzystwo metapolityczne w jakiejś mierze powraca do władzy. Natomiast jeszcze raz, zarówno sekretarz stanu, jak i sekretarz obrony są wykonawcami woli prezydenta. Natomiast faktem jest, że w przypadku Pentagonu, przypomnę, instytucji, która nie przeszła z powodzeniem żadnego z ostatnich audytów, które zostały przeprowadzone na temat budżetu Pentagonu. Nikt nie wie, gdzie pieniądze trafiają. No, Pentagon był funkcjonującą prywatną korporacją, tej korporacji już dawno nie było, ale ze względu na to, że to jest Pentagon, można oblać audyt i nadal funkcjonować jako najważniejsze ministerstwo, odpowiednik Ministerstwa Amerykańskiej Federalnej Biurokracji. Pytanie jest, czy Hegseth, nie mając doświadczenia w zarządzaniu tak dużym podmiotem, poradzi sobie z ewidentnym deep state'em antytrumpowym, który na pewno na różnych poziomach znajduje się i bardzo długo jeszcze będzie się znajdował w samym Pentagonie. Tak? On już zapowiedział, że będzie chciał oczywiście skończyć z ideologią woke w Pentagonie. Dobry początek. Oczywiście uważam, że każde normalne państwo powinno w ten sposób podchodzić do sprawy. Natomiast czy sobie z tym poradzi i czy zyska nominację w Senacie i imprimatur, to jest nadal kwestia otwarta. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Jest jeszcze jedna ważna postać. Ja bardzo często zastanawiam się, ciekawy jestem też twojej opinii na ten temat, zastanawiam się nad
rolą poszczególnych doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. Otóż czasami, przynajmniej tak mi się wydaje, że na tym poziomie strategicznym, na tym poziomie koncepcyjnym, o ile mówiłeś, że szefowie Departamentu Obrony czy Departamentu Stanu realizują wolę prezydenta, o tyle doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego kształtują tą wolę prezydenta, jeśli można byłoby się tak w ten sposób o nich wypowiedzieć. Wiemy, że przykładowo Jake Sullivan ma całkiem spore wpływy na tą administrację demokratyczną obecną, a jak będzie z Michaelem Waltzem, który z armii amerykańskiej, bo to też były wojskowy, no i z Izby Reprezentantów, gdzie teraz zasiada, ma właśnie trafić na to strategicznie ważne miejsce. Mike Waltz podobnie kilka miesięcy temu jeszcze sugerował, żeby wysyłać rakiety w stronę Kremla i to nawet chyba powiedział podczas konwencji republikanów, więc ta retoryka bynajmniej nie uspokaja. Wydaje mi się, że to, co Trump przede wszystkim widzi w tych osobach, które postrzegane są powszechnie jako neokonserwatyzujące jastrzębie, mocno interwencjonistyczne, jest przede wszystkim to, że okej, może ich retoryka jest ostra, prowojenna, ale są lojalni. Czyli, że w każdym momencie ja mogę ich zwolnić, ale wiem, że oni nie będą mi robili podgórkę, tak? Przypomnę, że Trump w trakcie swojej ostatniej kadencji miał przecież trzech doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego, tak? Czyli najpierw Michael Flynn, który dosyć krótko, który czas w Białym Domu trwał kilka dni dosłownie. Następnie mieliśmy HR McMastera, chyba rok z hakiem. Potem mieliśmy, przepraszam, czterech, Johna Boltona, najgłupsza nominacja ostatniej kadencji ewidentnie, najbardziej brzemienna w negatywnych skutkach. I ostatecznie Robert C. O'Brien, tak? Czyli czterech doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. Podczas gdy bardziej stabilna administracja, no chociażby cokolwiek innego nie powiedzieć o Bidenie, no ale Jake Sullivan przez całą kadencję jest doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Condoleezza Rice była przez pierwszą kadencję Busha, więc widać było pewną niestabilność. Wydaje mi się, że Trump tym razem, skoro postawił już na Waltza, to stawił na osobę, która będzie z nim przez całą kadencję, no chyba, że z powodów osobistych będzie musiała odejść, tak? Więc tutaj ta lojalność wydaje mi się tym kluczem do tych nominacji, które zszokowały wiele osób. Mnie też w pewnym sensie zdziwiły, aczkolwiek my będziemy ten program transmitowali w niedzielę, natomiast dzisiaj jest środa wieczór, krążą informacje w internecie, że jutro ponoć ma być ogłoszone bardzo jakieś ważne stanowisko dla kongresmenki Tulsi Gabbard, która reprezentuje tę frakcję ewidentnie czysto antywojenną przy Trumpie. Informacje są takie, że prawdopodobnie zostanie dyrektorem wywiadu narodowego, czyli tym koordynatorem wszystkich agencji wywiadowczych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wiemy, że John Ratcliffe, były kongresman z Teksasu, już odzyskał nominację na dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej, czyli CIA. Zobaczymy i oczywiście czekamy też, bo to również w tych doniesieniach się pojawiło, że Robert Kennedy Jr. ma też jutro otrzymać nominację na jakieś ważne stanowisko w Departamencie DHS. Coś w rodzaju departamentu, nie pamiętam dokładnie. Zdrowia pewnie, tak? Ale, tak, stanowisko związane z uczynieniem Ameryki zdrowej znowu. Tak, tak. To zresztą jego konik od czasów koronawirusa, szczepionek. Ale właśnie to wszystko może się zmieniać. Zauważyłeś, że ten kadrowy zestaw, skład w administracji poprzedniej za pierwszej kadencji był bardzo płynny. Teraz też gwarancji nie ma, czyli chyba jedynym takim gwarantem, kimś nieusuwalnym de facto, będzie J.D. Vance. I teraz moje ostatnie pytanie dotyczące tego, jak widzisz rolę J.D. Vance. Ja wiem, że na razie jest trudno cokolwiek prognozować, ale na ile to będzie taki będący gdzieś tam w cieniu, wtedy może i na szczęście, Mike Pence, a na ile będzie to dynamiczny wiceprezydent, który będzie na bieżąco wpływał na realne decyzje i działania Waszyngtonu? Ja chciałbym, żeby J.D. Vance był tak samo potężnym i wpływowym wiceprezydentem, jakim był Dick Cheney, tylko bez całej tej neokonserwatywnej otoczki. Jeśli weźmiemy pod uwagę, iż J.D. Vance ma potencjał bycia przy lub u władzy przez najbliższe 12 lat, 4 lata z Trumpem, potem 4 lata jako prezydent, druga kadencja 4 lata, 12 lat przed perspektywy przed nim,
Jeśli teraz zacznie już budować swoją frakcję, obóz swoich współpracowników, przypomnę, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych również otrzymuje briefingi wywiadowcze, również ma swojego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, ma zasadniczo ten sam, jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bierze udział we wszystkich spotkaniach gabinetowych, najczęściej widuje się z prezydentem, jest szefem Senatu przecież i często reprezentuje Stany Zjednoczone za granicą. Jest w idealnej pozycji, jak niegdyś Richard Nixon u boku Eisenhowera, żeby przygotować się na prezydenturę, którą być może obejmie za 4 lata po Trumpie. Nie ma lepszej pozycji niż bycie wiceprezydentem, może oprócz bycia gubernatorem, bo faktycznie gubernator zarządza, podczas gdy wiceprezydent jest raczej symboliczną postacią, ale mimo wszystko jest blisko władzy, ma swoją kadrę operatorów, funkcjonariuszy, doradców, którą może spokojnie wykorzystać w swojej pierwszej kadencji jako prezydent. Przypomnę, że Anthony Blinken był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, gdy Joe Biden był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, więc widzimy podobną dynamikę, gdzie można już utorować sobie przyszłą, że tak powiem, prezydenturę, przyszło zasiadanie w biurze owalnym, a nie tylko w Naval Observatory, gdzie obecnie rezyduje wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Więc ja liczę na to, że ta frakcja, znaczy oczywiście wolałbym, żeby byli przy samym prezydencie, natomiast uważam, że Vance zdaje sobie z tego sprawę i na pewno nie będzie tylko tytularnym i symbolicznym prezydentem, tak jak na przykład Kamala Harris, która dosłownie nic nie robiła, pomimo tego, że miała misję zabezpieczenia granicy ze strony Bidena, ale tak jak mówię, chciałbym, żeby ta dynamika ideologiczna Bush-Cheney została odwrócona, ale żeby Vance był dokładnie tak samo wpływowym prezydentem, wiceprezydentem, jakim był Dick Cheney. Osobowość go chyba do tego predestytuje, bo to raczej dość energiczna postać. Oczywiście, uważam, że jest na tyle młody i na tyle ambitny, że spokojnie może wejść w te buty. Będziemy się przyglądać nie tylko Vance'owi, ale ja mam od razu tu na antenie propozycję. Rozumiem, że pod dzisiejszym naszym programem będzie sporo pytań. No i cóż, jeśli się zgodzisz, to już w ramach twojego pasma odrębnego na te pytania dotyczące tych dzisiejszych zagadnień może odpowiesz widzom. Jak najbardziej, oczywiście. Na dzisiaj bardzo Państwu dziękujemy. Ten program dzisiejszy prowadziłem ja, Mateusz Piskorski, a naszym gościem, gospodarzem, ja po raz kolejny mówię, bo masz też swój program u nas na Brew Cenzurze, był Michał Krupa. Dziękuję, Michał, a Państwu do zobaczenia.